Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy naszego live'a. 27 listopada, bliziutko świąt jesteśmy. Zachwyceni naturą, nadal idą w kierunku tego, żeby jedzenie było lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Cały czas jesteśmy wokół tego skoncentrowani i zapraszamy Was również do tego, żebyście na ten temat z nami wspólnie myśleli. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy. Jak zawsze w programie Zachwyceni Naturą. Niech lekarstwo będzie jedzeniem, a jedzenie lekarstwem. No tak. No tak właśnie ma być, słuchajcie. Dlatego jest u nas atmosfera świąteczna. Witamy w takiej właśnie atmosferze świątecznej. Ania jeszcze sprawdzi, czy wszystko tak, działa. Tak, teraz sprawdzę. I w kontekście tej świątecznej atmosfery, w kontekście tego, że na święta obdarowujemy się prezentami, składamy sobie życzenia, oczywiście na pierwszym miejscu jest właśnie zdrowie, to dlatego chcieliśmy poruszyć ten temat właśnie tutaj u nas, w tym programie. Jest to rzecz najważniejsza. No i właśnie pokazujemy, jak zawsze, warzywa, owoce, wszelkie możliwości, które są, daje nam dzisiejsza natura, w ogóle możliwości człowieka, jeżeli chodzi o technologię, o produkcję, w przetwarzaniu, ale właśnie nie w przetwarzaniu takim, żeby sprzedać jak najtaniej, jak najwięcej tych produktów, żeby tak naprawdę gdzieś tam oszukać smakowo, gdzieś spowodować, że w konsekwencji ten pokarm nie przynosi efektu zdrowotnego. A my idziemy cały czas tą drogą witariańską, gdzie właściwie przetwarzanie do 48 stopni jest taką podstawą funkcjonowania. Oczywiście zdarzają się pokarmy, my to mówimy w 5%, może 10%, gdzie czasami są troszeczkę wyższą temperaturą obrabiane, takie jak jakaś tam zupka, czy jakieś produkty, które są lekko sparzone, które muszą być poddane. Czasami grzyby, nie? Tak, czasami grzyby, ale jest to w znakomitej mniejszości i właśnie o to chodzi, żeby ten pokarm był jak najmniej przetwarzany. No i właśnie w kontekście świątecznego nastroju chcieliśmy zapytać każdego z osobna, jak chcesz, czy masz odwagę dokonać zmian, pierwszych kroków do tego, żeby nie trzeba było chodzić do lekarza, żeby właśnie w profilaktyce, w dbaniu o zdrowie na pierwszym miejscu były soki, były warzywa, owoce, tutaj między innymi ocet, nasiona, tu oleje tłoczone na zimno, świeżutkie. Chcieliśmy zaprosić właśnie do takiego zastanowienia się, co zrobiłem i co mogę zrobić przed zbliżającymi się świętami, jak również już w same święta, aby były one zdrowsze, aby właśnie w tym czasie doszło, czy mamy odwagę, czy jesteśmy na tyle odważni, żeby pokazać, że chcemy zadbać o zdrowie nie w ten sposób, że kiedy pojawia się grypa, czy jakieś przeziębienie, czy jakaś infekcja, biegniesz szybko do lekarza, który oczywiście przepisuje antybiotyki, czy jakieś inne leki, i wpada się w tą spiralę osłabienia, braku odporności. I w związku z tym, jak zawsze, proponujemy, żeby
zmienić no w ogóle system, czy w ogóle ten sposób życia, dlatego że no płucząc rano usta olejem kokosowym, myjąc zęby pastą bez fluoru, później pijąc sok seleranciowego, my już dzisiaj wypiliśmy soczek seleranciowego, teraz przygotowaliśmy sobie tutaj taki pomarańczowy z mandarynką, ale najpierw będziemy pić oczywiście ocet jabłkowy z wodą. No i później będą dania nasze witariańskie, czy to pasty, chlebki, moje ukochane kulki, których mamy coraz więcej tu rodzajów, tu są już z makiem. Także właśnie chodzi o to... Ja czy... pierniczki będę jeść. Tak, o właśnie pierniczki, pierniczki świetne. Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się, ale przede wszystkim zacząć od siebie, od wewnętrznego nastawienia, bardzo często takiego no, ulegającego przyzwyczajeniom, różnym sytuacjom czy otoczeniu, no, że i bardzo trudno jest cokolwiek zmienić. Dlatego ja na przykład ze swojego punktu widzenia widzę to tak, że im głębiej wchodziłem w tematykę witariańską, czyli piłem soki, im więcej tego pokarmu było witariańskiego, tym bardziej organizm no, pokazywał, że nie, po pierwsze nie potrzebuje tyle jedzenia, po drugie no, jest nawodniony, dostarczane są wszystkie witaminy, minerały. Odchodzę świadomie i tak organizm po prostu naprowadza mnie na to, że w zasadzie soki, warzywa, czyli błonnik, minerały, witaminy, to jest zupełnie wystarczające ilości w ogóle pokarmu i nie ma potrzeby gotować, smażyć, nie potrzeba sera, nie potrzeba mięsa, nie potrzeba chleba w takim wydaniu, jak on w tej chwili jest. I to po 4,5 roku jest niesamowite, że jeszcze do tego no, jest to wszystko taniej. Po prostu generalnie biorąc pod uwagę miesiąc, rok, jest to o wiele taniej, bo ja biorę pod uwagę to, że jest, znaczy nie ma potrzeby chodzenia do lekarza, kupowania suplementów, leków i no, tego stresu w ogóle i tych problemów nie ma. W związku z tym zaoszczędzam przede wszystkim czas, no i pieniądze. W związku z tym, że takie pokarmy i takie soki pojawiły się. No codziennie, po prostu codziennie i ten system stał się takim fundamentem tego życia zdrowego i profilaktyki. No my oczywiście w ostatnich filmach poszerzamy tą swoją ofertę o wspaniały cukier tutaj z kwiatów i ziół, o sól, w której nie ma tyle sodu, wszystko naturalne produkty. Warto przejrzeć filmy wcześniej, które były na ten temat. Oczywiście tutaj pojawiły się pierniczki przed świętami i one będą również do kupienia tutaj przez cały okres przedświąteczny. No, mamy kokosy, mamy tutaj imbir, kurkumę. Pokazywaliśmy ostatnio, jak zrobić szota. Chodzi o to, żeby właśnie w codziennym żywieniu występowały wszystkie potrzebne nam minerały, witaminy do tego, żeby chronić się przed infekcjami, przed patogenami, przed no, w ogóle tą pogodą. Jeżeli chodzi o fitoskładniki, czyli na przykład jeżeli pijemy zielony sok, w którym jest jarmuż, zielona pietruszka, brokuł, marchewka, jabłko, ogórek czy papryka, no to doprowadzamy do tego, że na bieżąco ten organizm oczyszczamy. Na bieżąco dostarczamy mu wszystko, co wspomaga go właśnie w oczyszczaniu z toksyn,
usuwaniu tych toksyn, bo organizm ma naturalnie taką funkcję, ale kiedy tych toksyn pojawia się bardzo dużo, czyli na przykład z powietrza, z wody, z leków, z wielu różnych problemów, no to my go wspomagamy w ten sposób. I dzisiaj ja zadaję to pytanie, na ile jesteś odważny, na ile starcie, na ile jest świadomości, żeby przynajmniej w ten okres świąteczny, na przykład no, można kupić wiele prezentów różnych, są takie możliwości, ale pójść tą drogą zdrowotną, czyli na przykład może jest potrzebna maszyna do soków, może trzeba dla całej rodziny, żeby jednak te soki pić, żeby je tłoczyć, albo na przykład maszyna do oleju, świetna sprawa, albo po prostu zacząć systematycznie używać tych olejów, czyli po prostu zamówić sobie, można u nas taki olej świeżo tłoczony i po prostu systematycznie to stosować. Naprawdę po niedługim czasie widać niesamowitą zmianę w organizmie i to, jak to funkcjonuje o wiele lepiej, czyli odporność, to po prostu ten dobrostan organizmu zauważamy na przestrzeni no, jakichś tygodnia, dwóch, trzech, już od momentu, kiedy zaczynamy to stosować. Oczywiście pojawiają się te objawy ozdrowieńcze, czyli no, organizm może w różny sposób reagować na takie oczyszczanie, na fitoskładniki, ale trzeba o tym pamiętać, że to jest oczywiste. Tak po prostu się dzieje w momencie, kiedy dostarczamy organizmowi naturalnych składników wspomagających oczyszczanie, odporność i siłę organizmu do zwalczania patogenów. Ja myślę, że to jest też tutaj na przykład mam kawę po prawej stronie do terapeutyczną, do lewaty, w którą stosujemy. I to na przykład też polecam jako element oczyszczania, bo na początku, kiedy no, zaczynamy pić soki, stosujemy cały ten system wspomagania organizmu, jednak te toksyny dostają się do lita grubego, no i żywiliśmy się powiedzmy chlebem, ziemniakami, jakimiś tam tłuszczami nie takimi, czy makarony. Mięsem, o makaronem, pszenica. Makarony. Pizza, słuchajcie. Kawa, tak. Kawa po prostu tutaj spowoduje naprawdę wspaniałe oczyszczenie jelita grubego i to spowoduje, że jest lepsze utkwienie, jest lepsze funkcjonowanie wątroby, woreczka żółciowego. Także to wszystko ma całościowy, głęboki sens i polecamy, żeby głębiej się tym zainteresować, ponieważ my nie chcemy, żeby te filmy były tak długie, żeby na tak, no, tutaj zanudzać ciągle tym tematem, ale jednak po prostu wiedza na temat działania warzyw, owoców, świeżo tłoczonych olei, czy różnych produktów, które, tak jak tutaj są i owoce liofilizowane, czy wspomniana sól, czy cukier, one mają w perspektywie czasu, przy systematycznym stosowaniu, niesamowity wpływ na nasze zdrowie, pozytywny. I ja polecam, żeby przyjechać, spotkać się, porozmawiać i przede wszystkim zastosować te produkty i zobaczycie, że efekty będą niesamowite. No tak, pozytywny wpływ to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że genialnie jest na przykład tak jak tutaj z tym cukrem, bo już ten cukier tak sprawdzam pod różnym kątem. Nie dość, że słodziutki, to jeszcze smaczniutki i nie trzeba rezygnować z tego, co bardzo lubimy, czyli żeby coś było słodkie. Na przykład jakieś ciasto, to nawet nie musi być witariańskie ciasto, słuchajcie. Ten cukier można spokojnie stosować do każdego ciasta, do każdego jednego wypieku. Można tym posypywać. Rewelacyjnie. Przede wszystkim ja na przykład cieszę się, że ten cukier spotkałam, właśnie ten fit cukier, ponieważ w rodzinie mam cukrzyków, w ogóle rodzina obciążona cukrzycą, insulinoopornościami i zrobię z tym cukrem różne fajne rzeczy i mam tą świadomość, że osobom, które już mają tą cukrzycę, nie zaszkodzę, a znowu one się poczują fajnie, bo
Zawsze jest, nie, ja nie mogę słodkiego, no bo jestem chory. No i tu jest coś takiego, ziołowo, kwiatowo-ziołowy, bardzo niski indeks, a super fajny ten, pokaż Wiciu, tam jest ten fiołkowy. Ten fiołkowy to wręcz możecie jeść łyżkami. To się zwracam do wszystkich cukrzyków i insulino, ludzi z insulinoopornością albo z nadwagą, którzy chcą coś z tym zrobić, czyli dążą do tego, żeby jak najmniejsza kaloryczność tego, co spożywają, była, żeby w ten sposób osiągnąć tą wymarzoną wagę ciała. A sól, tak jak już ostatnio powiedziałam, to ten program, przypomnijcie sobie, możecie tam wejść, ale sól z kolei jest dla tych osób, które nie chcą zostać pozbawione tych fajnych smaków. Mam na profilu Facebooku osobę, która ma ciężką chorobę i restrykcyjnie, że tak powiem, stosuje wszelkie zalecenia i całkowicie odstawiła sól i po kilku dniach takiego stosowania, takiej diety stwierdziła, że no niestety nie pasuje jej to, no nie smakuje jej to jedzenie, odrobina tej soli, ale wie, że nie może. No i takie rozterki, no bo grzeszę, bo nie grzeszę. Słuchajcie, macie sól, która jest 50% mniej ma sodu, czyli dla wszystkich osób, które nie mogą soli stosować, polecam, a do tego wszystkiego bardzo dużo minerałów, czyli nie kupujemy suplementów, bo mamy sól, w której są właśnie wszystkie minerały, które są potrzebne, a już sportowcy, słuchajcie, zrobienie izotonika z taką solą, rewelacyjna rzecz, ponieważ to wszystko, czego organizm potrzebuje w czasie postu, w czasie sportu, w czasie różnych takich rzeczy, jest tutaj właśnie w tej soli. Do tego ona jest dużo bardziej słona i smaczna. Także ja jestem zachwycona, mogę zadbać o tą swoją rodzinę, cieszę się z tego. Zapomniałeś, na przykład ja byłabym zachwycona, gdybym dostała dehydrator na przykład na święta, gdybym nie miała, bo dehydrator, wiele kobiet, z którymi rozmawiam, nawet też panów, to uważa, że ten dehydrator koniecznie by musiało mieć, no ale tak mówię, no każdy z nas liczy pieniądze, a z kolei potem na święta wydajemy tak, raz za dużo jedzenia, druga rzecz, trzeba zweryfikować, co będziemy przygotowywać, a kolejna rzecz, dużo drobnych takich pierdółek, mówię o prezentach, które potem nikomu do niczego się nie przydają. No, sklepy proponują kartonik gotowy, ładnie zapakowany, a my się nie zastanawiamy nad tym, że ten ktoś obdarowany to potem to gdzieś uciska po tych szafach. To lepiej jest właśnie coś konkretnego, co codziennie potem będzie nam służyć. Słuchajcie, to jest rewelacyjne, jak ja dostaję prezent, który codziennie mi w czymś pomaga. Po prostu ja robiąc to coś, widzę, to przypominam sobie osobę, która mi to daje, jestem zachwycona i to są prezenty najpiękniejsze, ponieważ czuję się wtedy, że ktoś o mnie dba, a jednocześnie ja dając taki prezent dbam o tą drugą osobę i tą miłość, którą mamy do tych naszych najbliższych, w ten sposób chyba najbardziej okazujemy, że właśnie robimy coś, co tym osobom pomoże w życiu, a najważniejsze co jest, jak spotykamy się i życzymy właśnie, jakie są świąteczne, dużo zdrowia. A co ja zrobiłem, albo co ty zrobiłeś, albo co wy zrobiliście, żeby te dużo zdrowia mieć? Powiedzcie, tak naprawdę, dzisiaj rano chociażby, co ktoś z was zrobił? No tak od rana, sobie mamy godzinę 11:20, bo ja mogę powiedzieć, już był olej, już był seler naciowy, już było Ho'oponopono z moim mężem, już było, czyli po prostu wspólne cieszenie się tym, że jesteśmy razem, że możemy znowu coś fajnego robić. A co wy zrobiliście? Słuchajcie, jakie to są proste rzeczy. Ale trzeba się tak po prostu przestawić. I święta również mogą być takie fajne, jeśli my już pomyślimy o tym, żeby potem składając sobie zdrowie, no wszystkiego najlepszego, życzę ci zdrowia. No bo można dodać na przykład, no bo widzisz, bo na moim stole wszystko to, co tutaj jest, jest zdrowe. Czyli możesz zjeść dużo i będziesz zdrowy. Nawet jedząc poprawiasz sobie to zdrowie. Słuchajcie, jakie to jest piękne, tak? No właśnie, ja chciałem jeszcze dodać, że to jest, tak na początku powiedziałem, że nie chcemy zanudzać, ale to chodzi o to, że my w ten sposób chcemy poruszyć sumienia, chcemy też no, w jakiś sposób zasiać taką chęć, może też trochę samodyscyplinę, taki kierunek, że to co powtarzamy, żeby pokarm był lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. To jest, ja myślę, że takie też pojawi się na tych zestawach świątecznych u nas. Taki właśnie
takie stwierdzenie, takie zdanie, żeby być zachwyconym, bo Ania tu powiedziała, że jest zachwycona, ja też jestem zachwycony właśnie w ogóle tą drogą, bo to jest cały czas droga. Odkrywamy właśnie pozytywne strony tego naszego działania, te spotkania z różnymi ludźmi, oczywiście zapowiadamy następne, bo będą następne produkty, wspaniałe produkty i ta droga do zdrowia, do odporności, to jest coś niesamowitego, jak ona nas wzmacnia, jaką właśnie daje siłę i dlatego taki rzucamy wyzwanie, taki no, żeby był taki moment zwrotny, w którym powiesz, no rzeczywiście ten alkohol jest trucizną, po co go pić w ogóle, to jest pierwsza sprawa, po co go pić w ogóle, nie przynosi on żadnych pozytywnych efektów, albo na przykład dzięki temu, że pijesz soki, że zaczynasz wchodzić w ten zdrowy styl życia, po prostu naturalnie organizm tego nie będzie potrzebował i ograniczysz na przykład picie alkoholu. Jeżeli chodzi o słodkości, no to po prostu zmiana diametralna, przechodzę na owoce, przechodzę na produkty wykonane z owoców, częściowo z warzyw, z jakiejś bardzo dobrej mąki, czy kokosowej, czy migdałowej, czy jakiejś właśnie pochodzącej z orzechów, czyli z czegoś, co naprawdę jest dla nas zdrowe. Czyli rzucamy taki jakby może nie hasło, ale taki element szerszy zastanowienia się, zadbania o siebie, o otoczenie, o to, żeby być takim kimś, kto może liderem, czy kimś, kto wyraźnie zaznacza, że dla niego to zdrowie własne, ale i też otoczenia i rodziny jest bardzo ważne i stąd biorą się decyzje, mądre decyzje właśnie z wydawaniem pieniędzy. Ja na przykład często słysząc, że coś jest drogie, kulki są drogie, czy jakieś tam chlebki i tak dalej, bo o tym się mówi, rozmawia, to ja myślę, że na przykład oglądając, bo wczoraj byliśmy w sklepie i w takim dużym i oglądaliśmy na przykład ceny mięsa, czy ryb, czy jakichś innych produktów, no i kolejkę oczywiście ludzi za tymi produktami, no to jeżeli kilogram wołowiny kosztuje 40 zł, jakiejś takiej kiełbasy zwykłej pomiędzy 20 a 30 zł, no więc to też jest bardzo drogie, ale w konsekwencji zawsze trzeba patrzeć na efekt zdrowotny, czyli ten efekt za rok, za dwa, za trzy, bo przecież każdy wie, że to natychmiast nic się cię nie zabije, chociaż różnie to bywa z organizmami. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz stosować te produkty, te dania i w ogóle warzywa, owoce, już od pierwszego momentu zaczynasz działać pozytywnie na swój organizm zdrowotnie. I to jest właśnie ten punkt. To jest ten punkt zwrotny. I na pewno każdy, kto zastosuje przynajmniej na tydzień czy dwa tą zmianę, bo to chodzi o to, żeby zmienić, żeby wykonać te pierwsze kroki, żeby na ten temat rozmawiać, bo na pewno w rozmowach z ludźmi, którzy już to stosują, no, usłyszy się, jakie te zmiany są, bo każdy ma inne, bo każdy organizm jest inny, to wiemy, ale właśnie o to chodzi. Postaw na tą zmianę. Postaraj się przed tymi świętami poszukać tych rozwiązań i pójść w te miejsca, gdzie można dostać coś, co twój organizm wzmocni, co spowoduje, że będziesz zdrowy i że możesz zaproponować dzięki temu, że zdobywasz tą wiedzę, dzięki temu, że wiele informacji, które masz, pochodzą właśnie od ludzi, którzy już tych zmian dokonali, będziesz z jeszcze większą siłą, z jeszcze większym charakterem oddziaływał na rodzinę, na osoby, które cię otaczają. I to jest to przesłanie nasze dzisiejsze, żeby ten obraz warzyw, owoców, maszyny tłoczącej olej czy soki po prostu były tym mottem. Mottem do zmian. Czyli zmieniajmy się w ten czas świąteczny,
i właśnie skupiajmy się na tym, żeby dostarczyć sobie takie prezenty, takie produkty, takie rzeczy, które organizm będą wspomagać i spowodują, że te zmiany będą trwałe. Tego, tak. Ja powiem jeszcze, że tego wszystkim życzę i naprawdę polecam ten styl życia. A ja tym wszystkim, którzy jeszcze nie za wiele umieją sami zrobić, po prostu podpowiem, co można ewentualnie i też przygotuję. Padło tutaj pytanie, czy będą jakieś zestawy świąteczne. Jak najbardziej. Kilka takich potraw, które będzie można również wysłać, zakładając, że ten kurier, załóżmy, w ciągu 2 dni dostarcza paczki, to będzie kilka takich potraw, które będzie można wysłać. No a tu na miejscu ci, którzy w Kępnie mieszkają, mogą skorzystać z cateringu. Będzie to catering również pod kątem świąt zweryfikowany, tak żebyście mogli zamówić sobie coś, co na tym stole świątecznym postawicie, albo sami po prostu zjecie na świętach rzeczy bardzo fajne, zdrowe. Już są osoby, które sobie zamówiły pierniczki. Mogę tylko przekazać, bo SMS-y dostaję później, że są bardzo pyszne, smaczne. Już zjedzone. Już zjedzone. My w ogóle tutaj ten talerz, który jest, to tak się po wyłączeniu tej kamery, to podejrzewam za chwilę będzie czyściutki, wielutki. Ponieważ ale to najpierw wszystko... ocet z wodą. Jakoś damy radę, no tak odsunę go, nie będę facie, ale powiem wam szczerze, że właśnie to są te takie dylematy. Kurczę, tak już natychmiast widzę, ale bym zjadła. No dobra, ale jeśli ja teraz najpierw wypiję ten ocet, najpierw wypiję sok, to tak w konsekwencji po południu jednak poczuję się z tym lepiej, że te pierniczki poszły po tym occie i po tym soku. Także tak to funkcjonuje. Jesteśmy normalni, mamy też swoje, ja to powiem, takie zachcianki, ale z drugiej strony wiemy, że ta droga i ten nasz rytm wypracowany przez ileś lat jednak daje nam to, że ten uśmiech jest na ustach, bo jest dobre samopoczucie. Przynajmniej ja tak funkcjonuję, że tak w konsekwencji jednak tego zdrowia, którego sobie życzymy z okazji świąt i w ogóle z każdej jednej okazji, to jednak trzeba coś zrobić, żeby mieć to zdrowie. To się tak nie da życzyć raz na rok komuś, żeby zdrowia mu życzyć, a ten ktoś po prostu potem pójdzie, no, wypije pół flaszki wódki, zagryzie czymś tłustym, zje coś słodkiego. Po prostu nie możemy czegoś takiego robić, że ten organizm narażamy na takie różne dziwne rzeczy i potem chcemy mieć to zdrowie tak naprawdę tylko życzeniowo. Także życzę wam, żebyście faktycznie zadbali o swoje zdrowie i swoje rodziny, a ja wam chętnie pomogę i jeśli będziecie chcieli, możecie zamawiać. Ja zrobię listę jedzenia na święta, które ewentualnie będzie można ode mnie kupić. Takie wyjątkowo tylko i wyłącznie na święta. To dziękujemy bardzo za kolejny odcinek razem spędzony. Dziękujemy za super fajne komentarze. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. I słuchajcie, to jest też ważne, żeby stwierdzić. No oczywiście to grono osób, które zaczynają iść tą drogą wegańską, czy też witariańską, czy wegetariańską, jest coraz większe. Jednak wiele osób zauważa, że no, to różnimy się niesamowicie wyglądem, zachowaniem, energią i tak dalej. I życzę właśnie, żebyśmy wszyscy mieli siły i energię, żeby krzewić tą wiedzę, te informacje. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnych spotkaniach i zapraszamy jeszcze raz. Zapraszamy do nas. Jest Hanulin, ulica Bohaterów Westerplatte 40, 63 600 Kępno. Tak jest. Bye bye, do fajne usłyszenia. Fajne miejsce, także przybywajcie, dzwońcie, piszcie, a my na pewno odpowiadamy i będziemy z wami rozmawiać. Do widzenia.